kochani, dzisiaj zapraszam Was na filmik, na który chyba długo czekaliście, bo wiele osób nawet na Instagramie pisało mi, żebym w końcu go nagrała, więc nagrywam. A mianowicie są to początki mojej ciąży, objawy tej ciąży. I powiem Wam w tym filmiku moje objawy, zanim się dowiedziałam, że jestem w ciąży, co mnie bardzo zaskoczyło właśnie. I już kiedy się, po jakimś tam czasie, kiedy już wiedziałam, że jestem w ciąży, jakie miałam objawy. Ale będę mówiła tylko o tych pierwszych właśnie. I dodatkowo opowiem Wam historię, jak ja w ogóle się dowiedziałam o tej ciąży, jak to wyglądało. Więc zapraszam Was do oglądania. Więc zacznijmy od takiego pierwszego objawu, który bardzo mnie zaskoczył. Praktycznie miałam go po 2 tygodniach, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Wiecie, co to było? Było to lenistwo. Ja po prostu byłam tak zmęczona. Ja w pracy chodziłam i się opierałam o wszystko. Nie miałam na nic siły, czułam się taka wypalona, naprawdę taka strasznie zmęczona, znudzona, nic mi się nie chciało i ja raczej no nie byłam taką osobą, a tutaj nagle lenistwo po prostu straszne, więc to mnie bardzo zdziwiło. I to był taki pierwszy objaw mojej ciąży. Drugi to były bolące piersi. To jest też jeden z takich pierwszych objawów, które miałam jeszcze zanim zrobiłam test ciążowy. Kolejnym takim czynnikiem, który coś tam mi podpowiadał, że ja mogę być w ciąży, było to, że bolały mnie jajniki, bolał mnie brzuch. Niby jak na miesiączkę, ale jednak troszeczkę inaczej, bo bardziej właśnie ten ból skupiał się na tych jajnikach, więc to było takie dziwne i inne. Później już, jak już zrobiłam test ciążowy, to oczywiście były nudności, wymiot. Ja do 13 tygodnia ciąży praktycznie nie wychodziłam z domu, bo cały czas wymiotowałam, więc to było dla mnie straszne, straszny okres. I niedobrze to wspominam. Lepiej wspominam końcówkę mojej ciąży, bo czułam się naprawdę znakomicie pod koniec, niż ten początek niestety. Praktycznie od samego początku miałam bardzo, bardzo ładne włosy. Naprawdę stan moich włosów i paznokci bardzo się poprawił i nie wiem dlaczego, ale naprawdę to było od razu widać. Kolejną rzeczą jest sen. Ja bardzo dużo spałam, ja cały czas byłam śpiąca i przesypiałam praktycznie połowę dnia i całą noc, więc naprawdę bardzo dużo spałam. Brak miesiączki i częstsze chodzenie do toalety to też był mój objaw. Miałam taki wyczulony, przez jakieś 2 tygodnie miałam taki wyczulony zapach, wszystko mi nieładnie pachniało, a nawet przez 3 tygodnie tak miałam, straszne to było, więc trzeba to przetrwać i iść dalej, bo to szybko minie, naprawdę szybko minie i później nawet za tym zatęsknicie, zobaczycie. A jeśli chodzi o to, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to ja 1 stycznia byli u nas znajomi i Daniel im powiedział, że Agnieszka jest w ciąży. Ja się na niego popatrzyłam, a wiecie, testu nie robiłam, test zrobiłam 2 tygodnie później. Ja się tak na niego popatrzyłam, myślę, co on mi mówi, zaraz będzie plota, że jestem w ciąży. No i 2 tygodnie później, wiecie, Daniel czuł po prostu. 2 tygodnie później Daniel mi kupił test ciążowy, mieliśmy na 6 do pracy, ja poszłam jako pierwsza, wiadomo, się zbierać i o 6, przed 6 tak naprawdę, 5:30 zrobiłam ten test i od razu pokazały mi się 2 kreski. Wyszłam z tej łazienki i zaczęłam chodzić w to i z powrotem i mówię do Daniela, Jezu, jestem w ciąży, to czemu mi nie pokazujesz testu? I wiecie co, on poszedł, zobaczył i faktycznie 2 kreski, przyszedł, przytulił mnie i wiecie, no cieszyliśmy się, ale jednocześnie taki strach, bo no wiadomo, to jednak duży obowiązek wychować takiego malutkiego człowieczka. I tak, kochani, to chyba tyle z takich moich pierwszych objaw w ciąży. Możecie mi napisać na dole, jakie Wy miałyście pierwsze objawy. Chętnie sobie poczytam. I co? I widzimy się już niebawem. Pa, pa!